World League of Players, and Audiogenix. A więc nie będziemy, bo już ruszamy. No tak, pięć świateł, które w tej chwili właśnie gasną i makareny ruszają, prowadząc resztę stawki, ale Filip Rączak tutaj próbuje jednak trzymać się blisko, no i no, atakować mu się co prawda nie udaje, ale trzyma się blisko czołowej dwójki. No, na ten moment zbyt wiele się nie dzieje, no, ale chociaż zmieniam zdanie, bo tutaj McLareny i Filip Rączak. No Filip Rączak to ostro teraz na Kemelu przycisnął i wysunął się na prowadzenie. Ale już tam zawirowanie, jakaś kolizja z udziałem Ferrari i Haasa. Haas tam już w ścianie z tyłu. Panowie się znają, co nie znaczy, że nie mogą wylecieć z toru, bo wiemy, że jak się znasz, to potencjalnie bardziej ufasz. Tam Red Bulle się tasują z tym Mercedesem, próbował tam AMG jeszcze wyprzedzić GFC. Jeszcze AMG się męczy wyprzedzić tego kierowcę Red Bulla, a za to juniorska ekipa z Milton Keynes, która w sumie ma swoją siedzibę we Włoszech, Faenzy i jeszcze. Baterii kierowca Mercedesa, no i będzie chciałbym przejść kierowcę Red Bulla. 331 na liczniku, na tyle się pojawiło i Gajewski bye bye, no nie tak delikatnie uspychany na to pobocze, no musiał teraz szukać naprawdę miejsca troszkę tutaj na tarkach i bok w bok walka. Ale pomiędzy panami, tam jakieś kontakty i Gajewski się wybronił jeszcze z tego, wow! Zielonym bolidem kontra dwa pomarańczowe, no a tam z tyłu srebrna strzała cały czas próbuje się z dwoma Red Bullami, z czego Vettel bardziej się przygląda, a za to nie przyglądał się piekarczyk, który wykorzystał DRS na prostej Camel i daleką już przed ekipą Xaubera. A Ferrari, no nie może tutaj liczyć na trójfalugową, Białkowski, będzie walka, odpuścił tutaj Dominik, chyba sprytnie odpuścił, bo DRS będzie mieć na prostej Camel, no i za chwilę to wyjście naprawdę dużo łagodniejsze ten zakręt niż było wcześniej, no i zobaczmy, no ograł tutaj kierowca Haasa bezbłędnie ekipę czerwonych, bo no tutaj, no to jak ma odpowiedzieć człowiek prowadzący samochód? A nie, tam po prostu jest walka pomiędzy trójką kierowców, to jest Haas, którym się obija w tym momencie często Białkowski, no i w końcu uda się wysłać ten manewr, no wysłał, no ale na jak długo? Tak. Agresywnego, a jednocześnie czystego dive'a, jak na przykład Piastri wyegzemplował na Leclercu w Azerbejdżanie. Walka pomiędzy Vampirem a Kubą 808 i na razie Gulą. Gdzieś tam jeszcze to wszystko, ten Haas się zaplątał. To będzie walka z McLarenem, żeby panowie się tutaj nie złapali, bo to są inne strategie, no ale wiemy, jak to czasami z tymi innymi strategiami jest. Nie chcemy odpuścić rywalowi, bo przed nim jest ten nasz rywal, a w tym momencie Filip Rączak będzie chciał to wykorzystać i wyprzedza nam kierowcę Haasa, ależ fantastycznie ma ze strony kierowcy. A Vettel tym razem i przepuszcza przejeżdżające bolidy. Teraz dopiero wyjeżdża z powrotem na tor. Przygotki przed Białkowskim czy nie? No! Filip Rączak wyprzedził w międzyczasie piekarczyka i w tym momencie znowu Filip jest z przodu, a Gajewski na tym wszystkim w ogóle najwięcej zyskał. On tu jakoś sprytnie, strategicznie to ograł. Najlepsze okrążenie tamto zjazdowe było i tutaj w ścianie nam kierowca Ferrari wylądował, Białkowski po raz kolejny z problemami, ale tam była chyba jakaś kolizja z McLarenem albo z kimś innym, albo to była synchronizacja. Szykane, żeby tylko bezpiecznie wjechać do alei serwisowej. Ktoś mi mówi tak, wycofuje się z tego wyścigu kierowca Ferrari. Albo wysiadał w milczeniu, tak? To jest jeszcze taka możliwość. No i w tym momencie walka pomiędzy Williamsem a McLarenem. Trochę się cofamy chociaż o kilka dekad, ale to... W niewielkim stopniu usprawiedliwić, bo jednak w skrzydle Astona brakuje jednej lotki. A ma dzisiaj piątek 13, że tak powiem. Jest piątek, a on jest 13. Też racja, chociaż w zasadzie w jego przypadku to chyba każdy piątek to jest 13. Jechać jedzie. Walka pomiędzy Red Bullem a McLarenem, w tym momencie Gajewski ściął szykanę.
No właśnie, ale jeżeli był Gajewski z przodu i zaczął go wypychać, a raczej taką linią jechać kierowca McLarena, no to bawił się Walteriego Bottasa. A w tym momencie nie będziemy mieli manewrów w stylu Walteriego, mamy manewr w stylu... Myślę, że... Tak mi się wydaje, bo nie widzę całego kadru, bo tylko gdzieś tam kątem oka widzę jakby kawałek w kamerze konferencji prasowej, jakby z kierowcami, którzy odpadli, więc Białkowski też się gdzieś tam pewnie zjawi, że jest Tomek. W kierunku jazdy, ale już wrócił do... obrócił się we właściwą stronę i no, dokańcza okrążenie. No, a tymczasem... Szyncyt w Żwirze na wyjeździe ze Stavelot, ale już się z niego wygrzebał i jedzie dalej. No i walka pomiędzy McLarenem a Mercedesem już się zaczynają troszkę ślizgać. No i na hamowaniu postawiło go, pojechał prosto w zakręcie. Walka z Red Bullem będzie. Czy ktoś zaryzykuje? No na miejscu na przykład takiego Michała Przygodzkiego ja bym ryzykował, ja bym zjeżdżał na Intery, no na Ox. McLarena i wyjeżdża na prostą startową i jeszcze go rzuca jak niesamowicie mocno, ale wygra to. Wygrał ten wyścig w tym momencie kierowca ekipy McLarena Kacper Piekarczyk z triumfem w Belgii w deszczowych warunkach, na slickach wygrał to.